Utworzenie budżetu gminy na kolejny rok to zawsze nie lada wyzwanie logistyczne i księgowe. Tym razem jest jeszcze trudniej, bo pandemia zmusiła włodarzy samorządów do zaciskania pasa. Niestety sporym kłopotem wciąż jest subwencja oświatowa, która znacznie odbiega od właściwych wydatków na edukację. Subwencja oświatowa dla szkół podstawowych na terenie naszej gminy z roku na rok rzeczywiście rośnie. Ona w 2018 roku wynosiła 18 milionów złotych, potem w 2019 19 milionów złotych. W tej chwili to jest na poziomie 20 milionów 300 tysięcy złotych. Jednak, co chcę bardzo mocno podkreślić, do końca sierpnia tego roku wydaliśmy już ponad 29 milionów. Koszty zatem rosną z roku na rok, a subwencji nie przybywa proporcjonalnie. Głogowski ratusz w 2014 roku otrzymał wsparcie rządu w kwocie 35 milionów złotych, a na edukację wydał 80 milionów. Aktualnie te różnice są jeszcze większe. Ale sytuacja w przyszłym roku będzie wyglądała tak, że subwencja oświatowa to niespełna 48 milionów, natomiast wydatki nasze mocno okrojone, mocno oszczędnie potraktowane, 124 miliony. Łatwo policzyć zatem, że z budżetu samorządów często dokładać trzeba nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Takie różnice wynikają m.in. z tego, że rząd ogłasza podwyżki dla nauczycieli, ale subwencje zwiększają się tylko trochę. Często trzeba organizować dodatkowe godziny dla uczniów z różnymi schorzeniami. Rodzice nie mają obowiązku wysyłać dzieci do szkół specjalnych, zatem trzeba organizować im zajęcia uzupełniające. Teraz dochodzi jeszcze pandemia, która rodzi dodatkowe koszty. Pandemia z pewnością jest jednym z czynników, który sprawia, że musimy wydać więcej, chociażby przez to, że musimy zakupić dla szkół środki dezynfekcji, płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki i tego typu rzeczy. Nie uda się też zaoszczędzić znacznie na zwolnieniach chorobowych. W głogowskim ratuszu informują, że w skali roku zazwyczaj udawało się odłożyć z tego powodu nawet milion złotych. W trakcie zdalnego nauczania nikt już na zwolnienie się nie wybiera. Mimo że w kwarantannie musieliśmy utrzymać ten cały reżim związany z zatrudnieniem, związany z tymi nadgodzinami, mówię o nauczycielach, ale oczywiście pracownicy administracji obsługi też musieli mieć te etaty zapewnione i musieliśmy koszty ponosić, mimo że ta praca była ograniczona. I chociaż o kłopocie z subwencjami samorządy głośno mówią od lat, to wciąż nie widać wyraźnego odzewu ze strony rządzących. A problem jest poważny, bo im więcej trzeba dołożyć do edukacji, tym mniej inwestycji miasta i gminy mogą wykonywać z własnego budżetu.